To jesteś fajnym przykładem. Księgowa, finansowa i zaryzykowałaś, wchodząc w ten świat IT. Chociaż na początku mamy wiele obaw, chociaż na początku mamy takie przekonanie, że może to nie dla nas. Jeżeli po drugiej stronie znajduję partnera do rozmowy, to widzę, że to wdrożenie będzie udane. Cześć, moim kolejnym gościem jest Joanna Rudiak. Cześć. Cześć. I Joanna jest architektem biznesowym obszaru finansowego. Zgadza się. Ile lat masz doświadczenia w tym obszarze? O, sporo. Myślę, że to już jest kilkanaście lat. Z tym, że we wdrożeniach jestem od 9 lat. Dzisiaj jestem architektem rozwiązań, ale nie zawsze tak było. Bo przez kilka lat zajmowałam się finansami, byłam księgową, byłam szefem finansów, byłam odpowiedzialna za sporządzanie sprawozdania, byłam odpowiedzialna za budżetowanie i bardzo wiele pracy wykonywałam w systemach finansowo-księgowych i w Excelu i wydawało mi się, że ta droga już będzie moja, że to już tak zostanie, ale tak się nie stało, bo w pewnym momencie poczułam, że chcę coś innego. Patrząc z dzisiejszej perspektywy, muszę przyznać, że moja przygoda z IT zaczęła się właściwie wtedy, kiedy zaczęłam pracę w finansach. Bo by dobrze realizować swoją pracę w finansach, trzeba mieć narzędzia i trzeba mieć wdrożony system ERP. I okazywało się, że wdrażanie nowych narzędzi, jak i praca w projektach, które tym wdrożeniom towarzyszyły, dawało mi wiele satysfakcji. Bo to było ciekawe, razem z zespołem uczestniczyliśmy w kilku wdrożeniach, a co kilka lat wprowadzaliśmy nowe wersje systemu. I dzięki temu zdobyłam doświadczenie w finansach, które później mogłam przenieść na grunt wdrożeń. A to wiesz co, to muszę ci powiedzieć, jakby konsultantów finansowych bardzo podziwiam, bo ja mam wrażenie, że to jest taki moduł, taki obszar, który jest bardzo trudny. Ja uważam, że do dzisiaj ciężko dobrego konsultanta finansowego i ty też jesteś fajnym przykładem, że jesteś jakby z biznesu, tak? Przebranżowiłaś się z osoby, która zajmuje się finansami, księgowością, wchodzi do świata ERP. Tak, i dzięki temu do IT weszłam płynnie. Pomyślałam sobie wtedy, że sprawdzę, dotknę, doświadczę i zobaczę, czy to jest dla mnie, czy nie. I okazało się, że to jest dla mnie. Okej. A jakie pamiętasz takie największe wyzwania, właśnie jak przechodziłaś na tą drugą stronę? Wydaje mi się, że do świata IT weszłam płynnie. Bardzo skorzystałam, bardzo pomogły mi moje dotychczasowe doświadczenia i to, że razem z zespołem wdrożyliśmy kilkukrotnie system finansowo-księgowy w biznesie. To niedocenione doświadczenie i dzięki temu myślę, że do IT weszłam bardzo płynnie. Okej. A powiedz mi, a jakie miałaś takie największe wyzwania albo jakie pamiętasz przez ten cały okres, takie możliwości, które gdzieś tam miałaś już w głowie i widziałaś na horyzoncie, jeśli chodzi o ten obszar finansowy? Ja mam takie przekonanie, że w świecie technologii jest miejsce dla każdego. Dla każdego, kto ma chęć i kto ma trochę wiedzy w tym zakresie. Ale i mnie osobiście cieszy, że na rynku IT, że do tej branży wchodzi coraz więcej kobiet, że mam coraz więcej koleżanek. Wyzwania i możliwości w obszarze IT są, myślę, nieograniczone. I tutaj można się odnaleźć w różnych rolach. Myślę, że najważniejsze jest chęć i skłonność taka do podejmowania wyzwania. Okej, a to też masz takie wrażenie, że... Bo Agnieszka w pierwszym odcinku wspomniała, że kobiet w naszej branży to jest tylko 30%. Jakby patrząc na tą drugą stronę, czyli na osoby, na kobiety pracujące w działach księgowych czy po prostu księgowe, to są głównie kobiety. Nie? Jak wchodziłaś do świata IT, to też widziałaś, że tych kobiet od obszaru finansowego jest dużo, czy jednak też przeważali tutaj mężczyźni?
Kiedy przychodziłam do branży IT, myślałam sobie, że będzie rzeczywiście więcej mężczyzn niż kobiet, co zupełnie mi nie przeszkadza. I bardzo ucieszyłam się, jak zobaczyłam, że akurat w moim dziale jest więcej kobiet, koleżanek. I w sumie mega się cieszę, że wiele kobiet obecnie startuje i pracuje w nowych technologiach. Bo myślę, że kobiety wnoszą wartość w ten biznes. Zdecydowanie. Wiesz co, a w kwestii, no teraz jesteś po tej drugiej stronie i pewnie często wdrażając obszar finansowy, no po stronie klienta też masz kobiety. Jak ci się z nimi współpracuje? Bo ja osobiście mam takie doświadczenia, że pani księgowe przy projektach RP, przy wdrożeniach, no są takim trudnym klientem, nazwijmy to. Jak ty to odbierasz? Myślę, że najważniejsze jest podejście. Myślę, że płeć ma tutaj mniejsze znaczenie. Ja generalnie preferuję kompetencje. Patrzę zawsze na kompetencje i patrzę na człowieka. Jeżeli po drugiej stronie znajduję partnera do rozmowy, to widzę, że to wdrożenie będzie udane. A czy jesteś w stanie powiedzieć o jakimś takim największym wyzwaniu, jakie cię spotkało w trakcie wdrażania obszaru finansowego? Bo tu wiesz, tak jak na początku rozmawialiśmy, no to jest trudny obszar, tak? No nie ma co ukrywać. I co było takim największym wyzwaniem? Rozpoczynając pracę w poprzedniej organizacji, nigdy nie myślałam, że przejdę z tym biznesem przez pół Europy. Myślałam o wdrożeniach. Cieszyłam się, że jestem w biznesie IT, bo ten biznes dawał mi wiele możliwości do rozwoju i do poznania nowych ludzi, a także do rozwijania swoich kompetencji, a rozwój jest moją największą wartością. Natomiast nigdy nie pomyślałam sobie, że będę wdrażała również w innych krajach w Europie, co było dla mnie mega fascynujące. Poznać różnorodność, poznać innych ludzi, poznać inne zasady implementacji systemów ERP. Okej, a powiedz mi, projekt polski jest prostszy czy zagraniczny w obszarze finansowym? Wydaje się, że polskie wdrożenia mogłyby być łatwiejsze niż zagraniczne, bo tutaj wszystko jest dla nas znajome. Tutaj znamy przepisy podatkowe, mamy doświadczenia, które z poprzednich projektów. Jednak na zagranicznych projektach myślę, że jest ciekawiej. W związku z tym, że wiele jest nieznajomego, wiele rzeczy nie znamy, wielu się musimy uczyć. I to jest ciekawe, to jest pociągające, bardzo rozwijające. Dodatkowym aspektem jest różnorodność. Różnorodność kultur, różnorodność sposobów podejścia, różnorodność w prowadzeniu projektów. Okej, okay. No to wiesz co, to musisz mieć bardzo dużą wiedzę w tym obszarze, bo wydaje mi się, że to jest tak, że w każdym kraju te finanse są troszeczkę inne, tak? Zgadza się. Każdy kraj ma swoje przepisy podatkowe, szczególności i każdy podchodzi do wdrożenia zupełnie inaczej. Ale właściwie to jest ciekawe. To jest dla mnie mega interesujące, ponieważ ja stawiam na rozwój. Rozwój jest moją największą wartością i bardzo jestem zadowolona, kiedy dostaję wyzwanie. Wyzwania są dla mnie mega motorem i takim kołem napędowym po to, żeby sięgać po więcej. Okej. A co byś powiedziała kobietom, które właśnie, bo to też z twoimi koleżankami na ten temat już wcześniej rozmawialiśmy, żeby nie bały się zmienić tej branży, tak? No bo tak jak wspomnieliśmy na początku, to jesteś fajnym przykładem, księgowa, finansowa i zaryzykowałaś, wchodząc w ten świat IT. No to jest bardzo duże i wyzwanie, i odwaga, ale ja też widzę, że te kobiety dalej się boją. Jaką byś dała im złotą radę? Powiedziałabym, że należy spróbować. Należy spróbować, należy poczuć, można wejść nawet na chwilę. Jeżeli bardzo często okazuje się, że tak jak na przykład w moim przypadku, że zostajemy na dłużej. Chociaż na początku mamy wiele obaw, chociaż na początku mamy takie przekonanie, że może to nie dla nas. Szczególnie jeżeli nie mamy takiego kierunkowego w IT wykształcenia. Ale na
okazuje się, że tutaj jest wiele ról do spełnienia. Nie każda kobieta musi być deweloperem. Możemy właśnie wdrażać systemy, możemy być konsultantami, architektami, PM-ami. Mhm. Także tutaj jest miejsce dla wielu ról i polecam spróbować. Okej. Okay. Jakbyś miała porównać, to w jakim zespole lepiej się współpracuje? W zespole, w którym jest więcej kobiet, czy w którym jest więcej mężczyzn, czy może taki mieszany? Myślę sobie, że w zespołach wdrożeniowych potrzeba i mężczyzn, i kobiet. Każdy wnosi tutaj swoje wartości. Osobiście w moich doświadczeniach zawsze pracowałam w zespołach mieszanych, chociaż wydaje się, że w branżach technologicznych pracuje więcej mężczyzn, to jednak powiedziałabym, że w finansach jednak jest więcej kobiet. Okej. A jak ci się współpracuje, czy też jak ci się pracuje w firmie, gdzie szefem, prezesem jest kobieta, bo to też już poruszaliśmy wcześniej, że to jest rzadki przypadek. Tak jak wspomniałeś przed chwilą, nasza branża jest strasznie zdominowana przez mężczyzn, a tutaj u was prezesem jest Agnieszka, kobieta. Jak to jest mieć takiego szefa? Bo wiesz, ja nigdy w branży IT związanej z ERP-ami nie miałem szefa kobiety. Mhm. Ja myślę, że z mojej perspektywy patrząc, jest to pozytywne, że w naszej firmie prezesem jest kobieta. Agnieszka zresztą daje dużo wsparcia. Ja jestem stosunkowo nowym pracownikiem w firmie, także dostałam od Agnieszki bardzo dużo takich pozytywnych emocji, pozytywnego przekazu. Zostałam przez nią bardzo mile przywitana. Mega się cieszę, że jest naszym prezesem, jest kobieta. Okej. Asiu, ja ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że podobał ci się odcinek i że nie był aż tak stresujący. Dziękuję bardzo.